Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad z przyjętym wcześniej do porządku obrad deklaracją. Ja mam tylko jedną prośbę jeszcze, żeby tutaj uzupełnić podpisy. Pan Jacek Kulasz, proszę bardzo. Proszę Państwa, skorzystam z zapisu statutowego, nie zaczniemy od punktu numer 1, tylko od punktu numer 14, w związku z tym druk numer 14, to jest punkt numer 17, chodzi o projekt Komisji Praworządności, dlatego że wnioski będzie trzeba szybko napisać i potem usprawni to pracę tutaj Pani Basi, bo do jutra musimy napisać wniosek. Przypomnę, że jest to projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, projekt zadań powierzonych na 2014 rok z zakresu programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, Bezpieczny Kraków. Proszę Pana Przewodniczącego o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Państwo, 16 odbyło się spotkanie Zespołu Bezpieczny Kraków. I w trakcie tego spotkania podzieliliśmy środki, które były do podziału, czyli 11,39 zł na następujące zadania. W punkcie pierwszym zespół zaproponował Komisji Praworządności i Komisja Praworządności otrzymała dokończenie monitoringu w dwóch placówkach oświatowych, to jest przedszkole 57 i przedszkole 91. W przedszkolu 57 brakowało dwóch kamer, żeby system był skończony, a w przedszkolu 91 jedna. To jest w sumie 3000 rzeczy. Następnie kontynuujemy z uwagi na to, że powstają nowe oddziały przy szkołach i przedszkolach. Zakup kamizelek przeznaczyliśmy kwotę 3000 zł. Policja 3. Nawet muszę Państwu powiedzieć, skoro omawiam ten temat, to była sugestia między innymi Pani Naczelnej Straży Miejskiej i rzecz wydaje mi się, jeszcze tak oceniam do zespół, później Komisja Praworządności. Mianowicie zakup defibrylatora AED, który znajdować się będzie w budynku Urzędu Miasta Krakowa, konkretnie w rynku podwieskim 1, za kwotę 5000 zł. Jest to urządzenie ratujące życie, będzie ogólnodostępne. Każdy, bo jest tak prosty, będzie mógł, oby nie musiał, ale że niczego. Przewodniczący komisji nie słyszy własnego głosu. W punkcie czwartym kwota 900 zł została podzielona na zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na drodze wśród dzieci. 450 zł dla 4 oddziału Straży Miejskiej i 450 zł dla 5 komisariatu. Przedstawiciele obu służb na Zespole Bezpiecznych Kraków chodząc po placówkach, no powiedzieli, że dobrze jest mieć jakieś materiały, które oczywiście już nie długopisy, jak to niektórzy mogą mówić, że nie ma takiej możliwości, żeby się powtórzył błąd, że ktoś sam zadecydował. To nie chodzi o długopisy, tylko o kwotę. Dobrze, ale tu jest kwota 900 zł. Nie, ale tak o 2000 na długopisy, nie wiem, po co jest długopisy. Pani radna, ja już na wszelkim wypadku mówię, że się nie powtórzy. I w sumie w ten sposób zostały te środki podzielone. Komisja Praworządności na swoim spotkaniu również uwzględniła to, co zespół zaproponował i głosowali jednogłośnie. W związku z powyższym proszę Państwa o poparcie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kolega Nowak. Może jestem za szybko po tej terminie Rady Dzielnicy. Dobre pytanie do Basi, do przewodniczącego, do któregoś z Państwa. Powiedzcie mi Państwo, jak często spotykamy się z sytuacją, gdzie musieliśmy przez, nie wiem, ostatnie 5 lat udzielać pomocy komuś tutaj w okolicy?
Może ja... Ja nie udzielam. I drugie pytanie, czy znajdujący się, nie wiem, pogotowie, dwa budynki dalej... Nie ma pogotowie. Nieważne. Stoją karetki, są ludzie, którzy jakby stają się na tym, są profesjonalistami. Czy oni nie są bardziej do tego powołani? Słowem, czy te 5 tysięcy nie jest wyrzucone w błoto i czy to nie będzie leżeć i zamknięte w szafie? Jeśli nie przyda, przez najbliższe 5 lat. To zmierzę. Prawdopodobnie, że przyniesie. To bo jeśli podchodzisz, bo to była dyskusja i uznaliśmy, że to będzie służyło nie pracownikom urzędu i nie tylko petentom, ale będzie dostępne 24 godziny na dobę, tak jak jest w wielu miejscach publicznych. I lokalizacja po prostu tylko na terenie. Ale jeśli mogę już od razu. Proszę. Ale obsługa tego. Ale jeżeli... Obsługa, proszę Państwa. Proszę Państwa, obsługa tego jest taka, że każdy z nas, który ma minimalną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy w takich stanach zagrożonych. Ale pozwól, że ja się zapytam. Jeżeli nie jesteś zdrowy, przechodzisz obok, widzisz taką sytuację, wiesz, że tu jest pogotowie, to pójdziesz do rady, czy pójdziesz w stronę karetki? Ale ja, teraz nie ma. Nie ma pogotowia. Są karetki. Panie radny, Kolega, zadał pytanie. Koledzy z komisji, rozumiem, odpowiadają. Ja również z przepisami trzeba będzie wezwać karetkę przez... przez 112 i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko podaję też przed przychodnią i nie może lekarz wyjechać. Jak już panowie będziecie pytać, czy odpowiedzi? Nie, to jest odpowiedział. Kolega też odpowiedzieć i kolega też odpowiedzieć. Nie chcę powiedzieć. To po kolei może. Znaczy, jeśli mnie pamięć nie mieli, to sytuacja wykorzystania tego urządzenia była na przystanku szybki odkamowy, bodaj koło koło dworca głównego, gdzie zwykły przechodnik go zastosował i sprawił. No, to jest urządzenie, które jest przewidziane do użycia przez tylko człowieka bez żadnych kontraktacji. Tak, musi mieć słuch i nie czytać. Była taka sytuacja, to było dwa lata temu, nie pamiętam. Kolega Młodarz. Chciałbym się przyłączyć do jednego z Wieśla, bo tego samego zdania jestem. Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli mamy tu w Urzędzie Miasta, mamy coś takiego mieć, to siłą obowiązkiem Urzędu Miasta jest zakup czegoś takiego. Ja pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, w tamtym roku zostały dwa nawiązy zakupione takie decyzje ratowe przez Urząd Sfinansowany, przez dzielnicę. Nie były stosowane tutaj, bo to nie znaczy, że się nie przyda. Nawet jeżeli jedno życie uratuje, to może i dwa. Ale czy rzeczywiście karetka, która stoi obok, no, ma obowiązek udzielić pomocy, nawet jeżeli się nie zwolni? Ma obowiązek udzielić pomocy, bo jeżeli nie udzieli pomocy... wiecie Państwo, były takie niejednokrotne sprawy, że rzeczywiście nie udzieliły, a później przed sądem był zbawić i tak dalej. Natomiast uważam, że 5 tysięcy jako dzielnica my moglibyśmy naprawdę w lepszy sposób z większym pożytkiem wydatkować, aniżeli na aparat, który powinien Urząd Miasta zapewnić, moim zdaniem. Moim zdaniem, to jest jeszcze jedno pytanie, gdzie on ma być mówić sobie? Właśnie, to jest to, że mówi, że 24 godziny. Wyobrażasz sobie, że ktoś ci wpuści, tak? Nie wierzę w to. A to na prawo można pracować w urzędzie marszałkowskim, tam nie wpuszczają. Urzędzie jak i tam nie wpuszczają. Może ja dwa słowa. Jeszcze proszę panie. Po pierwsze panowie, bez względu na to, jaką rada podejmie decyzję, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Panie radny, z całym szacunkiem dla pana osoby. To, że pogotowie stoi w rynku pomorskim, chciałem panu powiedzieć, już pan powinien dawno wiedzieć, że to pogotowie tylko stoi i się doładowuje. Tu już nie ma pogotowia. I niech pan nie próbuje wprowadzać dezinformacji. Po prostu były zamontowane urządzenia do ładowania, że tak powiem, akumulatorów i dlatego tak jest. Ja ubolewam nad tym i nie tylko ja, że pogotowia nie ma, ale niestety na nim nie mamy co za bardzo liczyć. Nie ma stacji pogotowia, wystarczająco. Ale przecież tam jest człowiek, tam jest. Ale nie czy mogę powiedzieć, jeśli zadzwoń do byle jakiego szpitala, dowiesz się. Dlaczego radni mają ci wyjaśniać takie szczegóły, które należą albo w internecie sobie znaleźć przepisy? Ja powiem, mianowicie, żeby to pogotowie mogło udzielić pomocy, gdybyś tam padł przed tym na serce, to musi
zadzwonić na centralny ktoś, żeby zleciło temu pogotowiu ratowanie ciebie. No nie koniecznie tej karetce. Nie koniecznie tej karetce, bo karetka może więc nie dyskutujmy na ten temat, bo to jest już proszę Państwa, ale ja bym chciał, żeby sytuacja była używa. Przepraszam. To się używa w momencie, gdy leży ci człowiek na ulicy, tak? I ty nie zastanawiasz się na tym, co robisz, tylko bierzesz uzależnienie i no więc nie mów się, jak stukniesz facetowi, który tam siedzi, że on nie pomoże temu facetowi. Nie, musi on przyleci potem defibrylator tutaj do uczarka, że się nie ma pomocy. Znaczy jeśli mogę powiedzieć, tu kolega Janusz się zgłasza, ja mogę powiedzieć tylko z autopsji, dlatego że takie urządzenie obsługiwałem. W sytuacji, kiedy jeszcze pracowałem zawodowo w Straży Pożarnej i muszę powiedzieć, to była wtedy nowość. Do tego urządzenia nie potrzeba mieć żadnych kwalifikacji, żadnego przeszkolenia. To urządzenie mówi. Otóż otwierając szafę, one cały czas podłączone do prądu, w związku z tym cały czas się ładują akumulatory, to są akumulatory, które tam mają system ładowania ciągły, także nie jest tak, że ktoś nie włożył baterii, on cały czas jest podłączony do napięcia, jest cały czas przy wyciągnięciu mówi. Podstaw, klęknij koło gość, no więc się klęka. Wyczkolnie następna, druga czynność, tam otwórz, przyłóż, dotknij, naciśnij przycisk numer 1, odsuń ręce, masaż, przystąp, sprawdź oddech, czyli on jakby prowadzi całą, to urządzenie ma za zadanie prowadzić całą akcję reanimacyjną. Tu chodzi o przy resuscytacji, akurat to jest defibrylator, który tam powoduje to uderzenie. Problem elektrycznym pomudzające akcję serca. Ja tylko chcę powiedzieć, że do tego nie potrzeba jest żadnego przeszkolenia. Oprócz tego, że każdy może to zrobić, to ma sług i to jakąś tam minimalną jest w stanie się utrzymać na nogach. Może korzystnie to obsługiwać nawet dziecko. Czy jest potrzebne, czy nie jest to projekt komisji? Jest to kwota 5 tysięcy złotych. Te urządzenia w jakimś większym zakupie są od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych w zależności od ilości. Wiem, że w tamtej kadencji Rada Miasta był taki, to był projekt kolegi Woźniaka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, chyba 16, tak, tam 18, bo doszliśmy do tego, tym defibrylatorem zostało kupionych został kupiony w mieście, był między innymi właśnie w takich miejscach jak w Górce, jak Urzędy Miast, w Urzędzie Miasta jest na ulicy Bielickiej. Jest pytanie, czy w Centrum Podgórza, w Rynku Podgórskim takie urządzenie byłoby przydatne dla mieszkańców. Ja nie mam jakichś negatywnych. Pewnie, że ktoś inny mógłby to sfinansować, czym jak większość tych rzeczy, które robimy, nie jesteśmy jedyną jednostką. To jest dodatkowa rzecz, która może być, a nie musi, ale jest to tak nie było. Kolega Janusz, przepraszam. Ja chcę się wypowiedzieć jako byłem pracownik służby zdrowia, proszę, który na co dzień miał do czynienia ze śmiercią przez kilka lat. Chcę powiedzieć, że jakże mało trzeba do tego, żeby człowiek umarł, jak dużo trzeba do tego, żeby człowiek umarł. Takie urządzenie w sposób radykalny, diametralny ratuje ludzkie życie. A życie, no to co zresztą to sam Jacek powiedział, jest rzeczą nadrzędną. No, nie ma określenia formy, którą można by określić stosunek pieniędzy do funkcji życia. Jeśli hipotetycznie zakładają, że na przestrzeni 5 czy 10 lat to urządzenie się przysłuży, uratuje chociaż jedno życie, czy pomoże uratować życie, to już jest genialny sukces. Uważam dyskusję w ogóle bezprzedmiotową. To nie są żadne pieniądze w kontekście uratowania ludzkiego życia. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś głos w dyskusji? Czy są jakieś poprawki? Bo rozumiem, że nie. Co, no, mamy jakieś poprawki? Nie mamy. W związku z tym... Pani Czarek, mam pytanie. No. Bo czym się Państwo przygotowali przeznaczać taką kwotę na kamizelki, a taką na edukację? Bo według wszelkich danych, które ja znam, których się zapoznawałem, według statystyk SEBIK, kamizelki dla pieszy nie przykładają się w żaden sposób na poprawę bezpieczeństwa. Nie takie przeznaczenie. Nie wiem, jak te kamizelki miały być używane, natomiast dla mnie zdecydowanie ważniejsza jest edukacja, a tam kwota była, proszę
poprawić poniżej 1000 zł, a kancelki to było 3000, tak? No ja bym chciał powiedzieć, czym się Państwo kierowali, czy są jakieś ustawienia, jakieś dane, czy to się wiąże? To ja jeszcze tam o jedną rzecz na bezpieczeństwo. Bo według mnie. Nie, powiem jeszcze tylko w jednym zdaniu. Chciałem Panu powiedzieć jedną rzecz. Dzielnica zrobiła dzięki radnym rok temu i tak dalej, duży wysiłek, ale muszę Panu powiedzieć, chcąc zabezpieczyć dzieci w przedszkolach oraz w szkołach od 0 do 3, niektóre szkoły, również szkoła na Myśliwskiej na przykład, nie dostała tylu, bo by prawdopodobnie jedna szkoła wzięła. Więc te kamizelki, proszę Pana, są tam, gdzie jeszcze brakują. A teraz Panu powiem jedną rzecz. Nie jest ciężko się wypowiadać. Ja widzę klasy z różnych szkół na terenie dzielnicy, przedszkoli, jak dzieci idą, a to w tych kamizelkach. I chciałem Panu powiedzieć, i ludzie ustępują drogi, i naprawdę zrobiliśmy radę rok temu kawał dobrej roboty, bo inne dzielnice się na nas wzorują. Jeżeli Pan uważa, że 3000 zł na powstały nowe oddziały, proszę Pana, i na Gościńskiego, proszę Pana, powstały oddziały przedszkolne. Przecież te dzieci też muszą mieć. Ja jeszcze tego nie rozumiem, oni mają. Ale nie, to nie tak. Ale proszę Pana, ja powiem Panu krótko. Ja może pomogę Panu. Zespół Bezpieczny Kraków zwrócił się Pan. W tym zespole nie jestem ja sam. Jest komendant 5 komisariatu, jest naczelniczka Straży Miejskiej, jest organizm Straży Pożarnej, jest kolega Broda, jest Pan Włodarczy, jestem ja, jest Pan Kowiński. Wypracowaliśmy taki podział środków. Komisja Praworządności jednogłośnie przychyliła się do tego, co ludzie ze służb mundurowych potwierdzili, że to jest dobre. Jeżeli Pan mi teraz mówi o innych punktach, to w tym momencie tak żeśmy podzielili i będę to wiedział. Kolega Tomek. Proszę Państwa, żebyśmy jakieś demagogi tutaj nie byli poddani. Panie Tadeuszu, Pan wybacza, jeśli Pan twierdzi, że kamizelka, jakieś badania wykazały, że kamizelki nie podnoszą bezpieczeństwa, to mnie to powala, bo chcę Panu powiedzieć, że chyba jakieś badania, no to już w przyszłym roku, zostanie wprowadzony, proszę Pana, ustawowo obowiązek chodzenia dzieci w kamizelkach. Od blaska, bo między innymi w kamizelkach. A z komisji wraca do 19 jest ciemno, więc to widać na wiosnę. Panie Tadeuszu, od przyszłego roku wszystkie dzieci będą musiały mieć elementy odblaskowe, włącznie z, jak nie kamizelki, to elementy odblaskowe i to nie będzie dobry zwyczaj, bo nie będzie widzimisię producenta, tylko obowiązek. W związku z tym, jeśli Pan twierdzi, że elementy odblaskowe i kamizelki nie podnoszą bezpieczeństwa, to muszę powiedzieć, że chyba do różnych szkół chodziliśmy, bo wszystkimi służbami, którymi rozmawialiśmy i na każdych spotkaniach, wszyscy mówią, że jest to element, który w sposób radykalny i najtańszy podnosi bezpieczeństwo. Przede wszystkim chodzi o widoczność w szkole. Również to jest kwestia innego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli te kamizelki są używane przez przedszkole i szkoły, przez przedszkola i szkoły, przy wyjściu na zewnątrz, to ten, kto się opiekuje grupą, w sposób szybki może ocenić, czy ktoś się odszedł od grupy, czy ktoś się oddalił, czy nawet jak na kamizelce ma napisane strojnie szkoły, tak jak piszemy w dzielnicy, może w łatwy sposób to dziecko, żeby wróciło do grupy, bo to jest łatwość. Proszę zauważyć, tylko ja widziałem taką akcję na ulicy Bielickiej, jak ludzie szły dzieci z panią i ludzie się rozstępowali na dwie strony, bo to szła taka zwarta grupa dzieci, wszystkie wiadomo było, skąd te dzieci są i że idą, to są małe dzieci w przedszkola. Jeśli ten element nie poprawia szeroko pojętego bezpieczeństwa, to rozumiem, że jak to tam jest edukacja. Tak. Proszę bardzo, rozumiem, że żeby jak słuchać mnie ze zrozumieniem. Ja nie powiedziałem po pierwsze o elementach odblaskowych, po drugie nie mówiłem o grupie dzieci z przedszkola, które idzie. Jest to, że tak powiem, znacznie wyjątkowe i kiedy mamy grupę dzieci, kierowcy powinni nas układać w szczególny sposób. Ja mówiłem po pierwsze tylko o kamizelkach, po drugie ja sobie zadawałem pytania, które nie dostałem odpowiedzi, jak te kamizelki mają być wykorzystywane. Tak mówię, nie chodzi mi o grupy dzieci, natomiast te badania jakieś tam, które Państwo mówicie, to są statystyki SEPI wprowadzone przez Komendę Główną Policji. Zachęcam, żeby do nich czasami zajrzeć, bo nie to znaczy, że kamizelki tylko w pewnych sytuacjach spełniają swoją rolę. Poza tym, o nim wiadomo,
Dzieci do lat 15 poza terenem zabudowanym już mają obowiązek elementów odblaskowych, więc to nie jest żadna teraz ma być wprowadzona większość ekspertów, zarówno na przykład ekspertów z głównej dyrekcji dróg autostrad, wiele innych ekspertów bardzo się oceniło. Jak pani się powiedział, że proszę? Tej tak, jak mówię o obowiązku, o tym, co teraz w tej chwili się prowadzi. Ja myślę, tak, ja myślę, że idąc do ale nam się sprawdziło, jeszcze raz chciałem usłyszeć, w jaki sposób te kadzanki mogą być wykorzystywane, bo mówię, ja nie jestem absolutnym wrogiem. Ja tylko uważam, że promuje się je sposób no i dłużej uważa się, że są remedium na wszelkie kłopoty w zakresie bezpieczeństwa. Panie Tadeuszu, bardzo krótko. Otóż kamizelki są dystrybuowane w szkołach i przedszkolach. To nie są dawane do domu na dzisiaj, chociaż według mnie powinny być w drodze do szkoły. I tak jest nie po opisach. Tak myślę, że w peryferyjnych, tak jak nie ma poboczy, jest to na przykład u rejaty, czy jest to samo jest na Limitwach, że dzieci przechodzą, te małe dzieci idą do domu, idą po prostu w tych kamizelkach. I to jest podobna sytuacja do co mówił Janusz. Jeżeli dzięki tej za śmieszne pieniądze kamizelce unikniemy jednego potrącenia, to znaczy cała akcja się, proszę Państwa, dziesięciokrotnie spłaciła. To są naprawdę pieniądze, które się daje w bezpieczeństwo, jeżeli mówimy o jednej i o drugiej rzeczy, są niespółmierne z potencjalnymi efektami. Jeśli Pan kwestionuje w ogóle system, no to już wie Pan, ja nie jestem na tyle specjalistą jak Pan z tego wynika, żeby się wypowiadać na ten temat, natomiast twierdzę, że i jaskrawe kolory, i wszystkie to, które poprawia widoczność na jezdni, po prostu poprawia bezpieczeństwo. Sądzę, że w tej sprawie już szkoda... Powiem tylko tyle. Bywałem za granicą w wielu miejscach, miasta, które są najbardziej bezpieczne, na przykład Londyn czy Nowy Jork. Poza służbami, w tym policją, poza wyjątkowymi na przykład grupami, nie widziałem u nikogo, ani u dzieci, ani u pieszych kamizelek, a bezpieczeństwo na poziomie, na którym tu u nas dzieci noszą, zika, pani Adamie. Jeszcze pan sprawdzi, co kolega pije, no. Właśnie, a co? Ja nie wiem, co? W się można ruszyć, ale przyczyny myślałem, że w dzielnicy będziemy się... Tak, to jest no nie, no to ja mam, to jest wolny kraj, każdy może myśleć co chce, ale... No to możesz głosować tam do razu za kamizelkę. Dziękuję. Proszę Państwa, ale to jest wolny kraj, każdy może mówić co chce, pod warunkiem, że nie, Pan Tadeusz nikogo nie obraża, natomiast wątpliwość cały program w Polsce. Trochę świata innego i powiem Ci co. Ale to może przy trzecim wyjedzie w takim miejscu, gdzie chodzą. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania, nie ma żadnych poprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 14. Projekt Komisji Prawa Wewnętrznych. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. 15 za, 0 przeciw. 3 osoby się wstrzymały. Zwierzę doprowadziła do porządku. Przyjęła projekt uchwały według druku numer 14.